Nazywam się Wiktoria Kręcel z domu, a po mężu Rękiewicz. Mieszkam w Zgorzelcu. Ja chciałam opowiedzieć o swoim ojcu, który bardzo dużo przeżył. Urodził się w Katowicach 9 listopada 1901 roku. Dopóki ojciec żył, no to jak to rodzina cała była. Mój ojciec, Teodor Kręcel, jak jego ojciec zmarł, to miał 17 lat. No musiał iść do pracy, bo miał na utrzymaniu i mamę, i jeszcze siostrę dwuletnią. Chodził do pracy, gdzie mógł pracować jako kupiec, jako handlowiec, jako górnik. A dopiero jak się zmówił z kolegami, bo nie było chleba, nie było pieniędzy, nie było co kupić za te pieniądze. Zmówili się koledzy, nie wiem ich było, ale było kilku kolegów. Jeden nazywał się Lesiński, który był cały czas z nim. Wyjechali za chlebem, jechali szukać pracy. Anglia, Francja, ale usiedli w Belgii. W Belgii znaleźli pracę jako górnik pod ziemią. No była to ciężka praca, bo to nawet i na kolanach trzeba było chodzić. Później po jakimś czasie dopiero koń ciągnął te wózki. No pracował tam, później się dostał do jakiejś huty, też w Belgii. Nie wiem czego ta huta była, no ale tak się nazywała śmiesznie. Koło Mons Charlotte. No to jak pracował w Belgii, w 27 roku wyjechał z Polski. W Belgii siedział do 37 roku. Jeszcze w Belgii pisał z matką, jakąś dziewczyną, pisał listy i ściągnął ją do siebie, bo miał dobrą pracę, chciał ściągnąć matkę, żeby po prostu razem założyć rodzinę. 4 grudnia 37 roku brali ślub i tam zamieszkali. Ojciec pracował, matka zajmowała się domem, opiekowała się dziećmi, bo po kolei się urodziła. Najpierw córka się urodziła, siostra moja, później brat się urodził. Tam siedzieli do 40 roku. W 40 roku chcieli, postanowili razem z tym kolegą Lesińskim. On się cały czas razem obydwoje trzymali. Ja go uważałam, że jako wujka, no bo skąd wiedziałam, kto on jest. Pojechali do Niemiec, no bo akurat wojna się zaczęła w 39 roku. I w Niemczech, no mama też nie pracowała, ojciec poszedł na kolej. Tam miał dobrą pracę i kolejarzem był, no i jakieś tam inne prace jak na kolei. Nawet dobrze było, bo wojna była, ale myśmy tej wojny nie odczuwali w ogóle, bo to w 39 wojna wybuchła, ale myśmy w 40 roku przyjechali do Niemiec, tam były nowe bloki wybudowane, takie szeregowce, myśmy w tych nowych blokach już mieszkali w 40 roku i mieszkaliśmy aż do 47 roku, ale jak ojciec postanowił wracać do Polski, to jako Polacy, a mieszkaliśmy w Niemczech, no to nazywali nas Ausländerami albo no nie wiem jeszcze jak inaczej, to musieliśmy mieszkać w tak zwanych lagrach. Polacy, którzy wracali do Polski, musieli mieszkać w tych lagrach. Nie wiem, ile tam mieszkaliśmy. No na pewno kilka miesięcy, bo dłużej na pewno nie. No i ojciec tam pisał do mamy siostry, która mieszkała w Bytomiu. To jedziemy do Polski. I z tym Lesińskim, żeśmy wszyscy razem, jego rodzina, nasza rodzina, jechaliśmy do Polski. Przekraczaliśmy w Szczecinie w 1947 roku. No i jechaliśmy do Bytomia, do mamy siostry, ciotki Gertrudy. I tam żeśmy byli, bo w lipcu żeśmy przekroczyli granicę, tośmy na pewno byli tam miesiąc, a może i dwa miesiące żeśmy byli. A ojciec, jak to ojciec, podróżnik, musiał znowu szukać pracy, bo na Śląsku nie mógł siedzieć. No to znowu na zachód wyjechał, ale do kopalni Turów wyjechał, do Turuszowa. Może kolej już była, czy nie była, w każdym razie ja tam tą kolej pamiętam, że była. I myśmy tą koleją jechali jako rodzina, no po dwóch miesiącach chyba. Ojciec znalazł mieszkanie dla nas, no tak jak Niemcy mieszkali, bo to Niemcy mieszkali tam, gdy musieli wysiedlić się z tych swoich domów, zostawili wszystko, a myśmy przyjechali jako dzieci małe, ja miałam 5 lat. Mamo, to wszystko nasze, tyle pokoi, łazienka i tu, i piwnica, i strych, i wszystko. No tak, to wszystko jest nasze, no teraz nasze. Starsze już chodzili do szkoły, nawet w Niemczech chodzili już. Siostra z bratem chodzili do pierwszej, drugiej klasy. No i przyjechali tu, no to już te starsze do szkoły szli, ja jeszcze do przedszkola szłam i mama wtedy się załapała do pracy, do przedszkola właśnie. Trochę w przedszkolu pracowała, później na kopalnie pracowała, w kioskach spożywczych. Nawet w takiej stołówce, tam przy gotowaniu też pracowała. No bo już dzieci były duże, to już mogła tam pracować. A oni się jeszcze na Śląsku poznali. Jeszcze jak ojciec miał 13 lat, no 13. Oni się poznali jako dzieci takie nastolatki. Tata był starszy od mamy o 6 lat.
No i sobie pisali listy, nawet tu jest, mam takie zdjęcie, gdzie ojciec do mamy pisze list. To trwało 10 lat, ale w tym czasie, kiedy mama była sama, no wiadomo, jak to dziewczyna sama, tam wierna była temu Teodorowi, ale tutaj poznała jakiegoś Janka, no i chciał się z nią żenić, ale mama go tak poznała z różnych stron, taki był taki bawidamek i lubił sobie wypić, mówi, o nie, nie, ty, to nie ty. No i mamy siostra zachorowała na gruźlicę. To podali całą rodzinę na te tak zwane leczenie, badanie czy coś takiego. Tam ona pracowała w biurze, moja mama, na poczcie pracowała. To, mówi, ją wysłali do Truskawca. To jeszcze było polskie, pod Lwowem. Jechała do Truskawca, do sanatorium na leczenie, a ja, będąc w klubie seniorów, ktoś robił właśnie wycieczkę do Truskawca. Ja sobie to przypomniałam, ten Truskawiec, że mama moja tam była. No to ja pojechałam do ten Truskawca, tam 2 tygodnie było takie sanatorium prywatne, biura turystycznego wrocławskiego. No i pojechałam i znalazłam ten dom, gdzie mama była w sanatorium. Ten dom, nie wiem czy teraz istnieje, ale jak ja w 2016 roku byłam w sanatorium, zrobiłam zdjęcie, mam te zdjęcie. Mama była w 32 roku, miała 25 lat, jak pojechała. Ja mamę tam poznałam, bo to na ścianie były zdjęcia. Poznałam ją nawet w 2 wersjach. Mój ojciec to był taki podróżnik troszeczkę. On tak wszędzie lubił zwiedzać. No, jak był tu w Polsce, jak mieszkaliśmy w Zatoniu, no to też jeździł. Kazał, żebyśmy uprawiali sport różnego rodzaju, a rower, a bieganie, a pływanie. No ja do pływania się nie nauczyłam, ale turystykę taką swoją miałam, co lubiłam jeździć i chodzić po górach, to mi to zostało. A jak był właśnie tam za granicą, nauczył się bardzo dobrze język francuski i angielski. Uczył nas, ale myśmy jako dzieci nie przywiązywaliśmy do tego wagi, bo to były nie te lata, nie te czasy takie były, żeby trzeba było uczyć języka. No umiał perfekt niemiecki, angielski i francuski. Przyjechał do kopalni Turów. Ta kopalnia jeszcze była administracją Niemiec. Przyszedł do kopalni jako 5. polski pracownik. W czerwcu, w 1947 roku ta administracja była załatwiana, a ojciec przyszedł w lipcu. No i pracował jako sanitariusz najpierw. No to tam różne wypadki, jakie były, wiadomo, różne jak się tam zdarzały. Później pracował w Mierniczym, a na końcu to gdzieś na pompowni pracował. Także przepracował niedużo, bo moi rodzice się bardzo późno ożenili. Tata miał 36 lat, a mama miała 30 lat, jak się pobrali. I przez ten krótki czas 4 dzieci się urodziło. Mama tu zachorowała, jak przyjechaliśmy do Polski. To miała tak zwaną chorobę, nie wiem jak to nazwać, zatoki głowy, bo to wszystko tu było zawalona cała głowa. Ale mama, tata ją wyleczył. Właśnie tata mój taki był zielarz, znachor niby. On tak leczył swoimi sposobami te, które się nauczył gdzieś w dzieciństwie. Gdzieś tam na zachodzie się nauczył, czy gdzieś od kogoś wyleczył. On miał pylicę, bo nabył tam w Belgii tą chorobę pylicę. Jakby nie umarł na raka żołądka, no to ta pylica by go zadusiła. Jechał ciągle do sanatorium, bo wiadomo, go tam ciągle to gryzło, ciągle ten katar miał taki, bo ciągle go tutaj dusiło. Ja chyba mam po nim to samo, bo też mnie ciągle jakieś chrypki biorą albo coś takiego, nie? Ojciec był skryty, nie chciał dużo mówić, bo przeszedł dużo w młodości, został sam bez ojca, matka i ta siostra. Ta siostra później się okazało, że ona była troszeczkę taka chorowita jakby psychicznie, jakby niedorozwinięta, jakby coś takiego i ją zamknęli do jakiegoś zakładu i ojciec nie miał z nią kontaktu w ogóle, a z matką, no może pisał, ale później jak już wrócił do Polski, to już matki nie było, a siostra, nie wiem, urwał się ten wątek.